Czyli wiemy już, że to nie będzie pojedynczy singiel, a płyta. Masz jakiś konkretny termin, kiedy chciałabyś się wydać? To jest od czegoś zależne? Nie od ciebie? Nie, właśnie w ogóle nie mam żadnych... nie chcę być od niczego zależna. Przeszłam taki dziwny okres w moim życiu, że wszystkie te kroki, które teraz są wynikiem tylko i wyłącznie mojej woli i mojej chęci po prostu wyrzucenia z siebie czegoś, co czuję. Nie obchodzą mnie żadne presje, żadne terminy, żadne biurokracje, żadne firmy, żadne presje, nic. Po prostu zrobię to, jak będę czuła. Przyzwyczaiłaś nas do tego, że na swoich płytach piszesz teksty. Czy tak też będzie tym razem? No bo w przypadku Don't Wanna Hide to była jednak współpraca zresztą ze wspaniałymi twórcami. Tak, super. No, Lambert jest wspaniałą artystką, ale podobnie chłopaki tak samo. Chciałabym, żebyśmy też razem tworzyli cały album, bo świetnie mi się z nimi pracowało. Oczywiście, jeżeli będzie taka, nie wiem, sytuacja, że ja poczuję, że na przykład cały utwór od deski do deski, no to też jakby nie mam z tym najmniejszego problemu. Ale faktycznie w czwórkę pracuje nam się bardzo sprawnie. Pamiętam, że jak cię poznałem, to miałaś jeszcze taki chyba telefon z klapką. Potem zostały ci założone media społecznościowe, dość późno zresztą. A teraz zaczynasz być królową TikToka. Czy tobie się to spodobało? Jaka za mnie królowa TikToka, daj spokój. Ale poczułaś już to? Wiesz, o co tam chodzi? Ja jeszcze nie mam. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Czasami się, wiesz, tak łapię na tym, że cholera, tydzień nic nie wrzuciłam, zaraz po prostu będzie jakiś Saigon, muszę coś wymyśleć. No teraz właśnie zrobiłam nawet fajny challenge. No nie wiem, czy on jest fajny, no zobaczymy. Opowiedzmy o nim. To jest ten towel challenge. Z ręcznikami, nie wiem, czy kojarzysz. To jest nie do rozwiązania. No. To jest nie do rozwiązania, są dwa koła. Bierzesz ze swoim partnerem po prostu ręcznik i druga osoba też bierze ręcznik, przekładasz w dwie strony i weź się z tego wydostań. Okay. To jest nie do możliwości. No jak masz wydostać się z dwóch kół zamkniętych, tylko jakieś czary ewentualnie. Czyli zobaczymy, jak wyszło w twoim przypadku. Nie wyszło? Nie mogę tego powiedzieć, ale no... Wyczekujcie. Tak. Także zapraszamy do odsłuchania Don't Wanna Hide i oglądania w Polsacie koncertu sierpniowego. Dzięki. Tak, i do mojego Towel Challenge.